chciałbym zająć się teraz życiem w czasie powtarzalnym i parę słów może powiem o zjawiskach okresowych w środowisku, od czego bardzo często, choć nie zawsze, zależy przeżywanie tego czasu przez nas. Otóż najbardziej, chyba każdy się z tym zgodzi, najbardziej zauważalne są zmiany dobowe, a więc rytmy dobowe, miesięczne i roczne. Rytmy dobowe, jak wiadomo, są związane z obrotem Ziemi wokół własnej osi w stosunku do Słońca. Rytmika miesięczna jest w każdym razie pierwotnie ściśle była związana z rytmiką lunarną, księżycową. Jest to okres czasu średnio biorąc 29,5 dnia, nie 28, jak wszyscy twierdzą. Owszem, jest też taki rytm dobowy, ale wydaje się mało, nie dobowy, a miesięczny, księżycowy, który wydaje się mieć mały wpływ na organizmy żywe. To jest mianowicie, to jest okres czasu między jedną pełnią a drugą, albo między jednym nowiem a następnym. To jest właśnie miesiąc księżycowy. No i rytmika roczna znowu to jest obieg Ziemi wokół Słońca. Dla najważniejszych chyba, dla wszystkich organizmów ziemskich są rytmy związane z dobą słoneczną. Są to rytmy tak zwane okołodobowe. Dlaczego? Dlatego, że okazało się, że to są rytmy endogenne, wewnątrzpochodne. One są wynikiem funkcjonowania organizmu, i one mogą biec troszkę szybciej bądź troszkę wolniej od doby, nie dokładnie 24 godziny. I wobec tego jest to jednym słowem jakby kiepski zegar, tak byśmy mogli powiedzieć. I wobec tego one muszą być codziennie nastawiane. One są nastawiane przez bodźce wzrokowe. I w ten sposób takie nastawianie nazywa się fachowo synchronizacją zegara. Rytm okołodobowy jednym słowem jest dziedziczny, jest wrodzony i jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. Poza tym nie podlega wpływom warunków środowiskowych, zmianom temperatury, jakichś, no nie wiem, ciśnienia atmosferycznego czy coś takiego. Są to bardzo różne rytmy, ja nie będę ich omawiał, ponieważ to jest jakby zupełnie osobna tematyka, bardzo bogata i stosunkowo dobrze spopularyzowana na terenie polskim. Profesor Bronisław Cymborowski, znany w świecie, nie tylko w Polsce, badacz tych rytmów okołodobowych, napisał wiele książek w języku polskim, począwszy od bardzo naukowych do bardzo popularnych. Także znaleźć można jego liczne artykuły w internecie, także tę lukę Państwo sobie muszą sami wypełnić. Ja tylko chcę zwrócić uwagę na taki bardzo ważny wykres zjawiska okołodobowego, jaką jest wydolność organizmu człowieka. To są godziny doby od 6 do 6 rano. A tutaj jest właśnie wydolność w jakichś tam jednostkach, no, na przykład tu jest w procentach pokazana. No i co łatwo się zorientować, w nocy, wtedy kiedy się śpi, ona jest właśnie ta wydolność najgorsza, a w ciągu dnia jest najlepsza. Warto zwrócić uwagę na ten uchyłek taki około godziny tam 13 do 15, gdzie jest spadek sprawności organizmu pod względem fizycznym i intelektualnym, a u ludzi starszych przeważnie się przejawia w postaci drzemki. Jeśli ktoś ma takie skłonności, to, a może sobie na to pozwolić, to ja sugeruję nie pracować na siłę, tylko rzeczywiście się zdrzemnąć. Bo niech Państwo zwrócą uwagę na tę drugą, przerywaną linię. to jest linia popełnianych błędów. Otóż koło tej godziny właśnie 14-15 w ciągu dnia mówię, liczba popełnianych błędów nieproporcjonalnie wzrasta i po prostu robota będzie niewiele warta. Tak samo jeśli nie musimy, nie należy pracować w nocy, bo ilość błędów bardzo znacznie wzrasta w nocy. Oczywiście są ludzie, którzy muszą pracować na zmiany. To właśnie te zagadnienia omawia bardzo dokładnie profesor Cymborowski. Jak to powinno wyglądać? Na ogół, o ile mi wiadomo, wygląda to źle, bo jest to przeważnie robione no, z przyczyn może społecznych, ale nierozsądnie. Mianowicie w czasie, w którym my się przyzwyczajamy, mniej więcej 2 tygodni trwa ta zmiana, a potem jak już się przyzwyczailiśmy, to właśnie się znowu każą przeuczać. Jednym słowem, zmiany powinny być dłuższe, a nie 2-tygodniowe. Więc to jest chyba najbardziej ważne dla człowieka. Chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że oczywiście te krzywe należy sobie jakby przesunąć w stosunku do tej osi czasu, w zależności od tego, kiedy my naprawdę wstajemy, bo jeżeli tutaj akurat ten wzorcowy człowiek wstawał o godzinie 6 rano, jeżeli ktoś wstaje o godzinie 9 rano, to ta krzywa cała się powinna zacząć o 9 i wszystko będzie się działo odpowiednio później. Mówiąc nawiasem, te zjawiska to są jakby pomierzone w sposób gruby, dlatego że w istocie one się składają z takich fluktuacji o okresowości 90-minutowej. Także nasz rytm dobowy właściwie składa się z takich 90-minutowych jednostek. Tak samo we śnie. I tutaj są zresztą zaznaczone takie ciemne wierzchołki tych krzywej podczas snu, w którym występują marzenia senne i zarazem najłatwiej się zbudzić. Powiedziałem, że rytm okołodobowy jest synchronizowany u zwierząt, u człowieka przez światło. Ale to nie jest jedyny synchronizator. Mamy tutaj w czasie, tym razem mierzonym od godziny 0 do 24, czyli w ciągu jednej doby, mamy pokazane zmiany pola elektrycznego i magnetycznego Ziemi. W zależności od określonej godziny względne wartości tych 3 wskaźników pola elektrycznego, składowej poziomej i składowej pionowej pola magnetycznego się mają do siebie różnie. Wobec czego one też mogą być wykorzystywane i są autorzy, którzy uważają, że tak właśnie jest, że są wykorzystywane do synchronizowania zegarów okołodobowych, nie tylko u zwierząt, ale także i roślin. Jeszcze jest jeden ważny czynnik, mianowicie ciśnienie atmosferyczne. I to jest bardzo ciekawa sprawa, nie będę jej poświęcał wiele czasu, ale tylko wspomnę, że chociaż wiemy z każdego dziennika telewizyjnego o wyżach, niżach, które przechodzą przez miejsce naszego zamieszkania i to są bardzo duże zmiany ciśnienia, te zmiany, które są związane z dobą słoneczną, są niezmiernie małe, one są jakby na poziomie szumów, ale ponieważ one są regularnymi zjawiskami, organizmy żywe mają zdolność wyławiania ich z tych wielkich wahań meteorologicznych i też wykorzystują je jako synchronizatory. Także są uczeni, którzy uważają, że w ogóle na przykład ziemniak nie ma zegara wewnętrznego, endogennego, biologicznego, tylko że on zawsze nawet głęboko w piwnicy czy w jakichś podziemiach umieszczony będzie wyczuwał te zmiany ciśnienia atmosferycznego i według nich postępował. Parę słów o rytmach lunarnych. Doba księżycowa to jest najogólniej biorąc, okres nieco dłuższy od doby słonecznej. Wynosi mniej więcej 24,8 godzin, czyli powiedzmy tam 24,50 minut. Średnio, ponieważ jak Państwo wiedzą, to jest bardzo zmienne. Ale mimo to te rytmy z okresowością doby księżycowej są bardzo ważne, ponieważ doba księżycowa wyznacza tak zwane pływy. Pływy morskie, no i atmosferyczne naturalnie też. Przypływy i odpływy. Nie wdając się już w mechanizm tego, bo to by nas za daleko zaprowadziło, można powiedzieć, że są dziennie, a ściśle biorąc w ciągu doby księżycowej, 2 przypływy i 2 odpływy. Ponieważ Słońce też wywiera, choć słabsze, przypływy i odpływy w swojej okresowości doby słonecznej, wobec tego, jak się nie trudno zorientować, to te dwie rzeczy ze sobą interferują i razem współdziałają. Niekiedy są jednym słowem przypływy większe i bywają przypływy mniejsze, tak samo z odpływami, jeżeli Księżyc i Słońce działają zgodnie. Ale na razie zajmując się tym samą dobą księżycową. Tutaj Państwo mogą zobaczyć 3 wykresy w ciągu doby księżycowej, która jest określona takimi słowami, kluczami, że tak powiem. Zresztą przesadnie akurat użytymi. Zenit i nadir. To znaczy zenit, kiedy księżyc stoi najwyżej, ściśle biorąc trzeba by powiedzieć górowanie księżyca, i nadir, czyli ściśle biorąc to byłoby pod nami. Otóż tu są takie krzywe właśnie metabolizmu, czyli przemiany materii u szczura, u małża i u ślimaka. Widzimy, że u szczura i u małża są właściwie jakby zupełnie przeciwne. Ten ma minimum, a ten ma maksimum w czasie górowania księżyca. Tutaj u ślimaka jest troszkę bardziej wielofazowa ta krzywa. No więc, jak powiedziałem, bardzo wiele zwierząt wykazuje rytmikę pływową. Tutaj mają Państwo na tym wykresie przedstawioną spontaniczną aktywność lokomotoryczną, czyli jak on chodzi, ile chodzi, u takiego kraba, który się nazywa carcinus po łacinie. Otóż tutaj tymi strzałkami oznaczono przypływy, a tutaj ciemna część doby słonecznej i jasna część doby słonecznej. Ciemna znaczy czarnym, a jasna białym. I widać, że ta aktywność jest niejednakowa, a w szczególności ona jest większa w zależności od tego, czy bliższy jest przypływ porze nocnej, czy nie. Jeżeli jest przypływ w ciągu południa, jak tutaj, to w ogóle jest prawie niezauważalne. Takie zjawiska, czyli takie interferencje, są związane z bardzo różnymi procesami. I na przykład wiadomo, że tarło odbywają ryby w niektórych takich szczególnych dniach, jak na przykład jedna z ryb w chwili przypływu i po rozpoczęciu odpływu, wtedy wracają do wody, a w chwili przypływu odbywają tarło na płytkim terenie, koło plaży, na drugą, trzecią i czwartą noc po wystąpieniu pełni księżyca na przykład. Tu w tym wypadku włącza nam się tematyka okresu miesiąca synodycznego, o której wspomniałem. Jest to ten miesiąc księżycowy, który ma właśnie długość trwania przeciętnie 29,53 dnia. Między 2 kolejnymi na przykład pełniami. Tu myślę, że może Państwa zainteresować przykład dotyczący ludzi. Otóż tu są przedstawione fazy Księżyca. Czarna kropka to jest nów, potem jest pierwsza kwadra, białe kółeczko to jest pełnia, potem jest trzecia kwadra i wreszcie znowu nów. I między tymi fazami Księżyca widzimy wykresy zależności urodzeń od tych faz i zależności zgonów. Tutaj są te fluktuacje, które prawdopodobnie mają jeszcze dodatkowo związek z dniami tygodnia, bo przecież rytm tygodniowy tu też jest bardzo wyraźny. Wiadomo, że na przykład wielu ludzi umiera z powodów zawałów, a zawały się na ogół zdarzają w weekendy, dlatego że organizm się rozluźnia, już nie jest tak napięty, że tak powiem, psychicznie, że ma tą sprawę do załatwienia, tamtą sobie poluzowuje i wtedy sobie zamiast poluzować, to sobie umiera.